Kluczyk mam. O, tu będzie dobrze. Tu będzie dobry kadr. I dzień dobry, dzień drugi. Tym razem gdzieś się ruszamy. Jedziemy sobie do Karpat, chciałem powiedzieć, do Karpacza. To nie są Karpaty. Jedziemy do Karpacza wejść sobie dzisiaj i spędzimy dzień na Śnieżce. Opuszczamy. Ja wiem, że ostatnio było mi powiedziane, że mam awersję do kręcenia filmów rano. Owszem, mam awersję do kręcenia filmów rano, gdy nie ma planu. Dzisiaj jak najbardziej plan jest, więc zaczynamy. Tym razem zaczynamy od rana. Opuszczamy naszą rezydencję, Pawi Ogon. Widać tutaj napis, ładnie, Pawi Ogon. Bardzo fajna, klimatyczna miejscówka w Sokołowsku. Opuszczamy Sokołowsko i mamy 50 minut samochodem do Karpacza. Powiedziałem samochodem, ale udamy się na przystanek autobusowy, bo tam zostawiliśmy samochód, bo tylko tam było miejsce. Nie pijesz. Fajnie jest położone, ale choćbyśmy chcieli, to autentycznie wszystko mogło tędy jechać, ale jedzie traktorek, nie? Żniwa w pełni. Sokołowsko jest super położone po środku wszystkich atrakcji na Dolnym Śląsku, które chcemy zobaczyć. Jakkolwiek samochód jest tutaj najwygodniejszą opcją, ponieważ choćbyśmy chcieli, to tak jak widzimy, że nie widać żadnego rozkładu jazdy. Tutaj akurat na ten przystanek nic nie przyjeżdża, jakkolwiek wiem, że z Wałbrzycha da się tutaj dostać. Trzeci etap Vuelta a España. Ale to jest plus. I'm trying. To jest plus znajdowania sobie takich miejscówek bez ludzi, nie? Na potrzeby filmu możemy sobie do 10 na godzinę zwolnić. Dobra, mamy to. Mamy to. Następny przystanek Karpacz. Ktoś z tyłu jedzie, jest drugie auto jeszcze tutaj. To już tłok. To chyba jedzie na wycieczkę do Zakopanego. Dobra, wyprzedza nas, jest okej. Okay. Czyli zwalnianie do 10 na godzinę niektórych może irytować. I ciach, jesteśmy w Karpaczu i bardzo cywilizowanie i fajnie, bo mamy troszkę nowych rzeczy do testów i postanowiliśmy zobaczyć, jak się z nich korzysta akurat w miejscu, z których wypadałoby z nich skorzystać. To jak się to rozkłada? To nie jest skręcane, przekręcane. To jest na teleskopie. Tak. Więc kijki, jak już na naszej dzikiej północy stwierdziliśmy, pokonując Trójmiejski Park Korei Obrazowy, to jest fajna rzecz. Więc Monika ma nowe kijki. A ja kijków nie mam, bo będę siedział i kamerował. Ręce muszą być wolne. Dobra, to poproszę. Dobra, więc po tym swobodnym wstępie zaproponuję swobodną formę materiału, bo jesteśmy w Karpaczu, nigdy tutaj nie byliśmy, nie mamy pojęcia jak będzie, więc będziemy wchodzili sobie na żywo, jak akcja będzie się rozwijała. Taka niespodzianka to tak, z rzeczy januszowych. Parking 20 zł, mniej więcej jest to standard, wiemy, że można zapłacić 30 zł, więc dycha zaoszczędzona. No można było dychę, ale byśmy dygali 7 kilo, są bez sensu, Karpacz, nie? Karpacz jest rozciągnięty masakrycznie, chyba z 7 km, więc jeżeli byśmy spanikowali, że wolne miejsce, jak tylko wyjechaliśmy do Karpacza, to byśmy jeszcze plus 7 km na piechotę przez skankę miejską niepotrzebnie, żeby znaleźć się na początku szlaku. Pogoda jest chyba górska, chyba ciekawa. Nie wiem, bo z górami mamy słabe doświadczenie. To znaczy ja mam, bo jak wspomniałem, byłem w Ojcowskim Parku Narodowym, więc dla mnie góry to nie pierwszy rzut. W każdym razie świeci słońce. Teraz świeci słońce, ale my szczytu gór nie widzimy. No tutaj ty bardziej buchatury przeszkadza. Nie, no jest mleko. Chmury. Będzie padać. Aby nie było burzy. Więc my szczytu gór nie widzimy. Prawdopodobnie jest opcja, że po 2 latach przeciągania tego wyjazdu, że u góry za dużo nie zobaczymy. No ale w takim wypadku potraktujemy samą drogę jako przygodę, no a samej góry, no to już
pod co komu widoki, nie? Chodzi o samą drogę. Pierwszy punkt, gdzie się udajemy, pierwszy punkt, początek szlaku, świątynia Wang. Ja bardzo chciałem tą świątynię zobaczyć, ponieważ od samego początku, jak tylko przeczytałem, coś mi nie pasuje tutaj z nazwą. Wang. To takie troszkę nie po naszemu, więc czy to polskie Shaolin? Oczywiście byłem ignorantem, ja się doczytałem, więc już nie jest polskie Shaolin, ale to sobie powiemy na miejscu, na co patrzymy, o co chodzi z tą świątynią Wang, która jednocześnie będzie też początkiem szlaku na Śnieżkę. Szlak rozciągnąłem tak, żeby zahaczać wszystkie atrakcyjne rzeczy. Liczę na to, że będziemy mieli około 17 km do przejścia, czyli w praktyce 20, więc to się już umówmy. I w drogę. Pogoda się powoli załamuje, więc na szybko. O co chodziło ze świątynią Wang? Świątynia Wang, nazwa nie jest Shaolin ani z Chin, tylko została tutaj sprowadzona, rozłożona we wiosce norweskiej Wang i następnie tutaj przetransportowana i złożona. Takich świątyń to miało miejsce w 1841 roku. Takich świątyń na chwilę obecną na świecie mamy 29, 27 jest w Norwegii, jedna jest w Szwecji, jedna została przywieziona tutaj początkowo przez Szczecin do Berlina, a następnie złożona z powrotem w Karpaczu. To charakterystyczne jest, do jej budowy nie użyto metalowych gwoździ, wszystko jest na sworznie ciesielskie, drewniane i zresztą to możemy bliżej zobaczyć, tutaj nigdzie nie będzie gwoździ. Co ciekawe, rzeczą, która nie jest oryginalna, to jest tamta wieża. Kościół jest drewniany, ze Śnieżki, z tamtej strony wieją bardzo, bardzo duże wiatry. Ja się nie ruszam, jak rozumiem. Mówisz o wieży, no to kręcę wieżę. Ze Śnieżki wieją silne wiatry, w związku z tym wieża ma zadanie robić za wiatrową, żeby ten kościół nie dostawał podstawy petardy. I teraz pewnie już nic nie będzie słychać. Weźmy zobaczyć, że tu nie ma nigdzie gwoździ. Gładka konstrukcja. Ciekawe, czy to można dotykać. Ja w ogóle tutaj zaczynam inwestować w ten materiał, bo wejście na teren przy kościele to już jest wydatek 2 zł. Więc 4 zł zainwestowane, żebyście wy mogli zobaczyć, jak to na miejscu wygląda. Nie ma żadnych gwoździ, tylko ciesielskie kołki wszędzie, jak widać. No i świątynia na pewno wyróżnia się ciekawą architekturą. To możemy trochę dalej zobaczyć z boku. Widoki ładne, tylko szkoda, że idzie ku załamaniu pogody. No architektura ewidentnie taka nie nasza, taka norweska. Znalazłem gdzieś w źródłach, że podobno te kościoły zbudowano w okolicach 1000, właśnie do chwili obecnej niecała 30 się zachowała. Zainwestowane 4 zł w materiał, 20 zł w bilet parkingowy. Teraz udajemy się do kas, żeby kupić bilet na początek szlaku wejścia na Śnieżkę. No i będzie ciekawie, bo pogoda coraz bardziej dostaje w D. Dobra, widzimy się na szlaku, tam jak będą warunki pozwalały, pokażę jaki jest plan, jakie ścieżki powybieraliśmy w drodze na szczyt. Z pośpiechu zapomniałem powiedzieć, że ta świątynia Wang jest najstarszym kościołem drewnianym w Polsce. Nie polskim kościołem, ale w Polsce. Przełom XII i XIII wieku, jak ją w Norwegii zbudowano. Co? Muzyka Jana Tiersena w tle z Amelii. Umożliwia nam swobodnie czekanie na możliwość zakupu biletu do lasu. Pierwszy odcinek od kupna biletu na dole w kasach, jedziemy około kilometra. Las jak las, takie samo coś mamy na północy, mniej więcej w Borach, więc póki co szału nie ma, ale widziałem na zdjęciach, że szał powinien zrobić się później. Za nami widać, że idziemy szlakiem niebieskim, który porusza się drogą kamienną, więc jest dosyć nudno i upierdliwie. W dodatku to jest kawałek, gdzie nie ma ludzi, a tak to trafiliśmy na pielgrzymki. My będziemy uciekali szlakiem żółtym, o, tam już widać rozwidlenie, będziemy uciekali szlakiem żółtym przy najbliższej okazji. Pierwszy zwrot akcji na szlaku. Ja jeszcze nie było okazji, żeby na mapie pokazać, jak będziemy szli. W każdym razie z głównego szlaku niebieskiego, gdzie idą wszyscy. Schodzimy przede wszystkim nie dlatego, że nie lubimy wszystkich, ale żeby nie iść męcząco tą kamienną drogą. Odbijamy w prawo już do lasu. Na szlak żółty.
Wyjście ze szlaku zrobiło tylko na plus dla drogi, ponieważ fajniej się idzie po takiej leśnej drodze niż po tej kamienistej. Co ponadto, zgubiliśmy też pielgrzymki, więc znowu odzyskałem swobodę w nagrywaniu. Na adidaskach bym się siedział. No, buty to podstawa. Dobra, to na razie tak, zmieniły się takie widoki, że to już nie wygląda jak Bory Tucholskie, jak na Pomorzu, więc już wiemy, za co zapłaciliśmy. I widać na razie tyle, że na górze nic nie widać, więc z góry chyba nic nie zobaczymy. Ale jak dla mnie, człowieka północy, to powiem, że masyw robi wrażenie. Pogoda bardzo dynamiczna, raz coś widać, raz czegoś nie widać. Tak, to żółte, tam w prawo wielki punkt rozwidlenia, znowu. Nie, to jest dla początkujących. Ja już mam za sobą Ojcowski Park Narodowy, pora podbijać sobie poprzeczkę wyżej. O, ale zobacz, jak ładnie poprowadzona ścieżka, to mnie się już podoba. Drewno, drewno, a tam idzie pomostem. Fajnie. Sam raz na nasz profesjonalny poziom, nie? Takie będziemy tak sobie po deseczkach szli. Tak jest. To jest mój level. No. Nie zawsze chodzi o to, żeby się martwiać. Ładnie? Jest ładnie. Podoba nam się. Tutaj też warto powiedzieć, że na szlaku sprawdzają bilety. Był pan, tak, był pan, który właśnie poprosił, żeby pokazać, więc za 8 zł... A, nie ścinają głowy w momencie, gdy tego biletu nie mamy. Pan po prostu nam umożliwi ich zakup w komfortowych warunkach. Idziemy szlakiem żółtym, który oddzielił się od niebieskiego już jakiś czas temu. Później znowu się z nim połączył na kilkaset metrów i znowu się oddzielił. I tutaj tym razem tego wyboru jestem bardzo zadowolony, bo zamiast iść kamienną drogą, to idziemy już takimi fajnymi formacjami, a za chwilę będzie bardzo ładny chyba widok na górę. O, jest uber ładny widok. Tylko, że pada. Raz pada, raz nie pada. Wiatr raczej wieje cały czas. Idziemy dalej. Warunki dojrzewają. Dojrzały na pierwsze do sprzęcenie się, jeżeli idzie o ubrania. Ze względu na marznący wiatr i marznący deszcz. Widoki ładne, kosmiczne. W Borach Tucholskich czegoś takiego nie ma. Najfajniejsze są te chmury. Przez sekundę szczyt widać bardzo wyraźnie, a za chwilę się okazuje, że niknie u podstawy chmur. To nawet na Helu takich widoków nie ma. Tutaj ten materiał nie chcę, żeby był łączony i był recenzją, ale tak jakby mamy troszkę nowego wyposażenia do testów, nie? O, znowu troszkę przewiało. I znowu kapitalny widok na górę. Ładny, nie? Sytuacja w górach jest bardzo dynamiczna. Dwa ujęcia temu się ubieraliśmy, żeby teraz się rozbierać. No ale to faktycznie, przy wejściu my się na górach nie znamy. To znaczy ja się znam, bo byłem w Ojcowskim Parku Krajobrazowym, ale faktycznie ubranie na cebulkę. Jakbyśmy mieli po jednej kursce, że albo wszystko, albo nic, to byłoby słabo. Jako, że jesteśmy w górach, no to nie uwzględniliśmy faktu, że idziemy cały czas z dołu do góry i to jest takie troszkę męczące. Ale widoki się odwdzięczają, są naprawdę tak fajne, że ja pewnie będę miał całą masę po ucinanych ujęć, bo zobaczę, że będę miał 30 identycznych, a to i tak nie oddaje tego, jak to w realu wygląda. Dobra. Doszliśmy do pewnego punktu, który jest graniczny, 1100.
Tak, to nic nie widzimy. 1194 metry. Zaczynamy odczuwać brak tlenu? Jeszcze nie. Według mapy 40 minut do momentu, gdzie się będzie kończyła roślinność, czyli zacznie się silna ekspozycja na warunki szczytowe. Okej. A do tego... Okej. Materiał tam, gdzie się znaleźliśmy przy tym znaczniku 1192 albo 194 metry, to się nazywało pod pielgrzymami. Wtedy pielgrzymów nie było, więc się okazuje, że ta formacja skalna tak się nazywa. Jeszcze do nich kawałek trzeba było dojść. Włączyliśmy nagrywanie, bo ja liczę, że między tymi skałami powinien być kosmiczny widok. Jak nie będzie, to nigdy tego nagrania nie zobaczycie po prostu. Dobra, dawaj, jest kosmiczny widok. Tropikalna. Tajga. Jest ładnie, nie? Jest widok. Też na filmie to nigdy się tego nie odda, co jest na żywo. Ja zbyt entuzjastycznie podszedłem do tamtych śmiesznych, malusieńkich skałek, bo się okazuje, że tutaj jest ich więcej i są większe. Więc powiedzmy, że to są te pielgrzymy. Więc to jest zupełnie coś innego niż nasz diabelski kamień na Kujawsko-Pomorskim koło Leosi, nie? Swoją drogą przyroda robi się dosyć niskopienna. Mamy stąd 30 minut mniej więcej do miejsca, w którym drzewka mają przestać występować jako tako. I znowu zimno. Chcesz się ubrać? Nie, zaraz zacznie świecić słońce, jak się ubrać. Jak zwykle sprzęt tego nie odda, no ale można się postarać, żeby zobaczyć, jaki piękny widok jest. Tam świeci słońce i to wygląda fajnie, ale przykładowo za nami już nie świeci słońce i to nie wygląda fajnie. Z drugiej strony nie widać też dużo góry przed nami, a to znaczy, że już prawdopodobnie na niej jesteśmy. Podejście trzecie. Ubieramy się. Znowu się ubieramy, ale tym razem nie ma żartu, bo i tym razem nawet mój limit, gdzie jestem w miarę odporny na warunki, został... limit został przekroczony i wypadało się ubrać, więc dalej będzie już tylko bardziej wiecznie. Była kurtka, w kurce było ciepło. Dla odmiany co? Polar. Robi się coraz ładniej i coraz łatwiej o ładne widoki. Tutaj już drzewanie robią z balansem bieli problemu. Nie bieli, tylko tutaj ekspozycji, o, balansem ekspozycji. Już prawie. Kolejny punkt orientacyjny. Według mapy doszliśmy do Słonecznika. Koniec chodzenia pod górę. Teraz, jak to się tam nazywa? Grań? Grań, nie? Granią. Po lewej stronie mamy zamiar zobaczyć wielki staw, kociołowielkiego stawu, mały staw i dojść do naszej Śnieżki. O,
Właśnie zdałem, zdaliśmy sobie sprawę, że znajdujemy się na głównym szlaku sudeckim, na GSS-ie. Jakie to wrażenie? Nigdy w życiu go nie przejdę. I szacun dla tych, którzy to robią. No. Kamera tego nie odda, ale trudno, z uparem maniaka będę robił, może coś z tego wyjdzie. Z mojej wiedzy idziemy sobie cały czas głównym szlakiem sudeckim, GSS-em, tacy jesteśmy do przodu. I chyba, nie jestem pewien, ale możliwe, że będzie trzeba iść tam, żeby dostać się tam. Niestety są chmury, nic nie widać, optycznie nie jestem w stanie powiedzieć, gdzie idziemy. Tak 15 minuta na głównym szlaku sudeckim, tak sobie myślę, że może byśmy już jakiś, nie wiem, poradnik może opublikowali, nie? Już mniej więcej chyba mam wyczute, o co tu chodzi, to możemy radzić innym, nie? Dalej nie widzimy, dokąd idziemy. O, pierwsze oznaczenie, że coś nam grozi. To grozi, tak fajnie tutaj, tak niezabezpiecznie jest, nie? Tak fajnie. Nie, na poważnie, co? Trzeba patrzeć pod nogi na pewno, żeby najszybciej sobie to sobie tutaj tej kostki nie zmęcić. Tutaj zaczyna się coś ciekawego. Ja chyba się domyślam, że tu się zaczyna kocioł Wielkiego Stawu i będziemy mieli kapitalny punkt widokowy. Ale to się przekonamy za minutę. Teraz jest włączone. Tak. No. Więc to ujęcie nie będzie miało żadnej wartości YouTube'owej. To jest już taka typowa pamiątka dla mnie. Chcę mieć panoramę taką filmową. Czekaj. I fajna rzecz, o której mówiłem, to tutaj na dole jest ten kocioł Wielkiego Stawu, więc podejdźmy i zobaczmy, jak to kosmicznie wygląda. Ja. To chyba przed tym ostrzegali przed upadkami. Ładnie tu widać? Fajnie to wygląda. Gonimy dalej, bo czas ucieka. Tam powinna być Śnieżka. Widoki fantastyczne, jak tak dalej pójdzie, to mi baterii nie starczy do Śnieżki. Bo tutaj zdaje się wychodzimy na mały staw. Mam rację? Czy mapa ma rację? Zobacz, jak fajnie chmury idą. Jakbyśmy bardziej byli leniwi, to tam na dole jest szlak i tamtędy było można pójść i wejść na Śnieżkę. Ale co to nie my? To może... O, panorama. Ale widoki. Wygląda, jakby się coś paliło, ale to chmury. Też dla mnie osoby z wbudowaną supermocą lęku wysokości. Trochę pionowo. Co ciekawe, nasz szlak wygląda tak, mało ludzi, jest fajnie, a tam na dole, ja sobie tutaj przyzumuję, skoro mam taką możliwość, jest taki szlak właśnie trochę bardziej płaski, widać jakie tam są pielgrzymki, dużo ludzi, nie fajnie. Przystanek numer 4, jeżeli idzie o do ubieranie się, co dalej będzie świadczyło o tym, jako że tu jesteśmy pierwszy raz, więc się nie mądrze, tylko po prostu zmiany pogodowe są co sekundka. Przed sekundą było niebieskie niebo. Nie zdążyłem wyjąć nawet kamery, bo już niebieskie nie jest. Tutaj znowu Czesi sprzedają nam chmury. Więc przy bardziej eksponowanych miejscach od razu czuć, że warstwa mniejsza jest za mało.
bardzo dobry punkt dla nas. Na ścieżkę zostało 55 minut piechotą. Za godzinę jesteśmy na miejscu. ...1430 metrów. Ja wykorzystam tu okazję, bo przez sekundę troszkę przewiało chmur, na tyle, że możemy zobaczyć, że przed nami ostateczne podejście. Widać tutaj tą ścieżkę, widać. Oj, znowu zawiewa. Nie mogło być prosto. No, dobra, muszę poczekać, aż przewieje chmury z Czech i jeszcze raz może się uda pokazać, bo dalej nie widzimy, tylko idziemy za bardzo. Dobra, podejście drugie, bo znowu coś widać. Widać, że będziemy mogli wejść dwoma ścieżkami. Jedna jest taka krótsza, do góry, a druga jest taka dłuższa, ale łagodniejsza. Przed nami ciężka decyzja. I udało nam się dojść do podnóża Śnieżki. Wreszcie coś widać, więc po raz pierwszy zobaczyliśmy, że przed nami jeszcze jest wejście. Chyba fajnie się czuło, jak była po prostu mgła przed nami i tak truptaliśmy, żeby iść przed siebie. Teraz widać konkretnie, że jeszcze troszkę będzie się trzeba wspiąć. Dlatego my polecamy tą dłuższą ścieżkę. Nie miałem okazji przeprowadzić wstępu sztabowego, jak będzie wyglądała ścieżka, bo nie było po prostu okazji i trzeba było gonić, więc ja się tutaj posiłkuję. Tu, tak? Tu mam więcej miejsca na mapę. Więc tutaj będzie taka mapka, którą my, jakimi my szlakami, ścieżkami szliśmy i polecam, bo było bardzo fajnie pod kątem tego, że była opcja, że przez parę godzin coś w końcu zobaczymy, jak te chmury przepłyną. Więc o ile Śnieżka zostaje nam troszkę tutaj zasłonięta, o tyle przez te kotły i w ogóle szło się bardzo ładnie widokowo. Trzeba wybrać teraz jeden z dwóch wejść, ta łagodniejszy czy ten bardziej strony. O, zobacz Monika, pierwszy raz widać. No, więc po raz pierwszy widzimy, dokąd idziemy. No, jest widać teraz ładnie, podejście zostało nam tylko tutaj. Jesteśmy na miejscu. Albo tutaj, jeżeli będą opory. Nie ma odwrotu, droga w jedną stronę. Witajcie na pustyni rzeczywistości. Tyle widać ze szczytu. No to weszliśmy i gdzie się cały dzień tutaj telepaliśmy i co, zostaliśmy na miejscu? Chodźmy zobaczyć. Mgłę. Jak widać, za dużo nie widać, ale być może nam się dzień nie trafił. Na pewno ta budowa będzie w miarę charakterystyczna. Na tej budowie warto sobie zrobić tutaj pamiątkowe zdjęcie. Po tamtej stronie są góry ten, czechosłowackie, chciałbym powiedzieć. Czechosłowackie, chodźmy zobaczyć góry czechosłowackie. Metry, tylko tyle możemy powiedzieć, że to
1602? 1602, a ile? Chciało sobie dodać 4? Mniej. Nie, 1602 metry. Obrócimy się. No i tyle, będzie można powoli schodzić. Zatem ja chcę Bulgara w nagrodę. No. Czasami sama droga to przygoda i w tym wypadku, a pewnie Isak nic nie będzie słychać, w tym wypadku więc fajna była ścieżka, jak się tutaj szło. Sama droga jako przygoda, punkt iluminacyjny na miejscu, góra jak góra, można powiedzieć, ale przygoda, trekking fajny, fajna podróż. Tak więc mniej więcej po 3-5 minutach doszliśmy do wniosku, że tutaj nic więcej nie ma i pora schodzić się, nagrodzić się sobie jakąś pizzę, szamać, bo tutaj chyba nic więcej nas nie czeka, więc idziemy gdzieś sobie zejść. W tym miejscu pożegnamy się z głównym szlakiem sudeckim. Co, był ten? Był okej, nie? Też tak. Taki w miarę, dało przejść, nie? No dało. Ja zaryzykuję, bo wiem, że wieje. Stąd widać całą drogę, jaką przełknęliśmy szlakiem. Mianowicie tam, gdzie Monika pierwszy raz się przebierała, to jest tam. Tak. Później mamy pielgrzymy. To tam. Następnie słonecznik. O, nic nie będzie słychać. To tam. I kotłami się dostaliśmy tutaj. Ale pewnie nic nie będzie słychać. No więc na górze było chaotycznie, więc za dużo nie dało się powiedzieć, tym bardziej, że trafiliśmy na taki szczególny okres. Nie na taki jak teraz, że tam widać, dokąd poszliśmy, więc na górze nie było absolutnie nic widać, więc sama przygoda dojścia na tą górę tym zespołem szlaków, które sobie wybrałem, była mega fajną przygodą. Te szlaki też bardzo malownicze, tam w pewnym momencie może na przebitce też pokażę, bo było ze Śnieżki z góry widać od samego początku, jak szliśmy i tutaj właśnie doszliśmy. I tyle, więc fajnie było, udało się, podobało się. Chyba będzie tyle kilometrów, ile zaplanowałem, czyli te 17, jak dojdziemy. I tam jest niebieskie niebo teraz. Od samego rana tam nie było niebieskiego nieba, a teraz jest niebieskie niebo. No ale liczy się droga, cel jest jakby wtórny, liczy się droga, wchodziło się na górę super. A to co na górze, no to już tam, no co, czubek jest na górze. Teraz przed nami gorsza rzecz, zejście, bo już widzę, że fatalnie się schodzi. Tam nawet widać, gdzie powinniśmy być za jakiś czas. Widać? No, tą ścieżynkę. Ścieżynkę. Więc nie mamy wyjścia, nie, faktycznie tutaj nie ma wyjścia, trzeba tam pójść, więc udajemy się z powrotem do Karpacza i do samochodu i dzień chyba będzie można zaliczyć do udanych. Oczywiście jeszcze gdzieś nagroda, musimy pojechać koniecznie po pizzę, na pizzę, nie po pizzę, tylko na pizzę. Troszkę zeszło, zastartowaliśmy o godzinie 10, no mogliśmy wcześniej, jasne, że tak. W każdym razie startowaliśmy o godzinie 10, mamy godzinę 17, a przed nami prawdopodobnie w okolicach półtorej godziny zejścia, schodzenia. I nie wiem jeszcze, gdzie szlak dokładnie wypluje, bo w Karpaczu trzeba będzie dojść do samochodu. Czyli jeszcze nie kończymy nagrywania, ponieważ znalazł taki ładny wodospad. A ja sobie do serca z drugiej strony biorę, żeby nie wybierać takich ostrych zejść, jak wybrałem na zejście ze Śnieżki. Szlak zimą w ogóle zamykany, a ja sobie pomyślałem, szybko zejdziemy 700 metrów, będzie z głowy.
nie idzie nam szybko i nie jest z głowy. Stamtąd w miarę szybko chciałem zejść, no i schodzimy po skałach prawie pionowo. Chodźmy. Jest tutaj zejście z takim czerwonym, to mówię ku przestrodze, mnie się to średnio podobało, ale to dlatego, że mamy lek wysokości. Idzie stąd, mniej więcej tak zawija, ale cały czas idzie kamieniami. I łatwo, szczególnie jak już wracamy, o kontuzję. Więc jeżeli ja jestem bardziej płaskolubny, dopiero tutaj zrobiło się w miarę przyzwoicie, ale tak generalnie to pełne skupienie na zejściu, żeby się wziąć i nie spać na koniec przygody. Dźwięki sugerują, że wracamy do cywilizacji. A co, oni tutaj sezon już zamknęli? Kręcę. I doszliśmy. Doszliśmy o godzinie 15 po 19. Kilometraż mnie się przestrzelił. 15 po 19. Kto zrozumie, o której my doszliśmy? O 19.15. A co ja powiedziałem? 15 po 19. No to źle powiedziałem. 19.15 jest, jak wróciliśmy, szliśmy od 10 i przestrzeliłem znowu z kilometrażem. Nie moja wina, mapy są jakieś dziwne, złe. Tak wyszło. O, to będzie dźwięk, który chcemy usłyszeć. No. Parkingów jest cała masa w Karpaczu, więc można sobie było podjechać tak blisko, przynajmniej w sierpniu, tak blisko jak tylko się dało, żeby za dużo przez same miasto chodzić, kilometrów nie robić. W sumie chodźmy bliżej, bo chcemy usiąść. Ile ci pokazało? 22,9. No a mi 25, ale to może dlatego, że kadrów szukałem. Mi zlicza z kroków, tobie zlicza. Teoretycznie ze wszechświata. Nie wiem z czego. Więc ile między 20? 23. 23? A 25. No to ja, 23-25. O, hotel Sadyba. Nie nasz. On kosztował, on nie znajduje się pośrodku wszystkich atrakcji. My wolimy Pawi Ogon w Sokołowsku. Tak jest. Ale... 20 zł to rano wspomniałem, że kosztowało. No. Ja. I co, to by było na tyle. Wsiadamy i wracamy do Pawiego Ogona. Jutro ścieżka Hochbergów i zamek książki.